Partnerem odcinka jest marka Waterwipes. Producent chusteczek o najczystszym składzie, bezpiecznych nawet dla najbardziej wrażliwej skóry niemowląt i noworodków. Czy kiedy urodziłaś swoje pierwsze dziecko i spędziłaś z nim pierwsze miesiące, to pojawiło ci się w głowie, a może nawet wypowiedziałaś to głośno: What the fuck! O co chodzi? Dlaczego nikt mi nie powiedział? Czy ze mną jest coś nie tak? Czy ja przypadkiem nie jestem złą matką? Dlaczego inne ogarniają, a ja nie? Nie będę się przyznawać, że mi ciężko, że nie wiem, że nie umiem w to macierzyństwo, bo mnie ocenią. Powiedzą, że nie nadaje się na matkę. Pomyślą, że sobie nie radzę. Mam nadzieję, że nie masz takich doświadczeń, ale wiadomo, nadzieja matką głupich, jeśli już o macierzyństwie mowa. Prawie każda z nas przeżyła podczas swojej macierzyńskiej drogi gwałtowne zderzenie ze ścianą i zrobiła wielkie oczy. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie mówimy szczerze o tym, co przeżywamy jako mamy. Nie muszą to być jakieś traumatyczne przeżycia. Wystarczy że po pół roku niespania, nie jesteśmy w stanie poprawnie sklecić zdania. Ale dookoła same koleżanki, których dzieci pięknie przesypiają noce i to do tego we własnych łóżeczkach. No dobra, znajdę jakiś inny przykład, bo faktycznie znam mamy, których dzieci śpią za No to stańmy w prawdzie. Brak seksu pociąży z różnych powodów. Każda z nas może mieć inny. Albo problemy z karmieniem piersią. Wiele z nas obwinia się o to, że nie potrafi karmić, co oznacza, że słabe z nich mamy. Co tam jeszcze? Brak akceptacji swojego zmienionego ciała pociąży i duży spadek nastroju w związku z tym, bo przecież body pozytyw, a poza tym, jak chciałaś mieć dzieci, to teraz masz. Coś za coś. Przykładów jest tyle, ile jest mam. Mogłabym wymieniać tu bez końca. Do czego zmierzam? Do mówienia prawdy. Prawdy, prawdy i tylko prawdy. Każda z nas ma inną prawdę. I kiedy będziemy szczere ze sobą i innymi matkami, pokażemy całe piękne spektrum macierzyństwa. Chodzi o to, żeby nie wstydzić się na przykład tego, że mamy dziecko jak z książki, bajki o dzieciach. Bo wtedy inna mama powie, nie znasz nieprzespanych nocy? To nie znasz macierzyństwa. Albo o porodach coś. Cesarkę miałaś? No to co ty wiesz o porodzie? Nie rodziłaś nigdy. Wyżej wspomniane karmienie. Ważne, żeby karmić za wszelką cenę. Nieważne, że twoje piersi albo twoje dziecko nie są do tego stworzone. Karm. Inaczej nie poznasz tego trudu, tego znoju macierzyństwa i żadna z ciebie będzie matka kończę bardziej optymistycznie macierzyństwo jest i trudne i łatwe dzisiaj jest takie jutro może być inne ba za godzinę może być inne dajmy sobie prawo do dzielenia się z innymi tym co piękne i tym co trudne i nie oceniajmy bo każda z nas ma inny próg bólu inną świadomość inne kompleksy inne lęki inne wzorce dziś ze mną studio mama która pokazuje macierzyństwo takim jakim je czuje i nie filtruje swojej rzeczywistości ani swojej twarzy bardzo to szanuję i podziwiam i kibicuję zofia zborowska wrona Aktorka, mama nadzi. Witaj, Zosiu. Hej. Mama Wiesi, powinna powiedzieć. Mama Wiesi, opiekunka Wiesi. Bo opiekunka Wiesi, która z nami dzisiaj jest w studio. Słuchajcie, pierwszy raz mamy psa w studio, także. Tak, więc dzisiaj... jakieś takie odgłosy dziwne w tle to Wiesława. Tak, Wiesława, która się tutaj otrzepuje. Wiesia, połóż się, kochana. Witaj, Zosiu! E, witam. No i co? Przeczytałam taki felieton. E, Trudno który... się z tym nie zgodzić. O, dziękuję ci. No to już wiem, że się dogadamy. Tak, tak, tak. tak. Podpisuję się pod, pod wszystkim, e, co, 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 co usłyszałam. E, także, no, 10 na 10 się zasmuciłaś. Nie, 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 no ja, tam, ja bym jeszcze dodała, chyba, że było, ale nie, nie ogarnęłam wieczne poczucie winy, w sensie wyrzutu sumienia, że coś zrobisz nie tak, typu, że nie wiem, jak masz pomoc, to, czy, to nie jest ten moment, że to nie jest tak, że nie powinnaś mieć tej pomocy, bo to przecież ty powinnaś być teraz z tym dzieckiem cały Dokładnie. czas. Dokładnie. Tak? Jakby cały czas jakieś takie... Musisz się uchetać po pachy. Tak. Musisz poznać właśnie te najgorsze trudy, żeby siebie mianować matką. Mm -hmm. Nie? Tak, tak. Z czego tak. to wynika? Z... do. Patriarchatu. Dzień dobry. A jak? No, tak. A e, na pewno tak. E, my jesteśmy nowym pokoleniem mam, które, które wychowują swoje dzieci w trochę inny mm. sposób, ale mamy takie korzenie głęboko po mm. prostu zapuszczone, że same pomimo tego, że mamy świadomość i wiemy, że chcemy czegoś innego dla siebie i naszych dzieci, i naszych córek, synów też. Już jako mama syna musiałam się tutaj, zapomniałam, ciągle, <laughs> że ja też mam syna, to, to jednak wpadamy w te takie pułapki, nie? I w te takie utarte schematy? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. A jeżeli nawet my się trzymamy i nie wpadamy, to wystarczy popołudnie z jedną czy drugą babcią i te schematy wjeżdżają po prostu na pełne i na nowo. Oczywiście nie mówię tutaj tego, żeby obwinić, ocenić babcie, nie, one, one, one to dopiero są w tych schematach i to nie jest ich wina, bo my jesteśmy, ostatnio miałam rozmowę z moją teściową gdzie tam ja jej coś tłumaczyłam, ona, ona, swoja racja, ja, swoja racja i ona w pewnym momencie mi powiedziała, no to ja nie wiem, jak my wychowywałyśmy te, te dzieci bez te, tej wiedzy, którą wy macie teraz, chyba wszystko intuicyjnie, ja mówię, no pewnie intuicyjnie w niektórych rzeczach byście dobre, w niektórych rzeczach byście złe. My po prostu jakby musimy korzystać z tego, co nam daje, co nam teraz dają, do, do, daje dostęp do tych super książek, do internetu, do, pod, do podcastów, do, dostęp do artykułów, do badań I, i, bo to jest, to jest, to jest potęga I, i tak naprawdę my możemy coś zmienić, możemy zmienić ten sposób wychowywania Akurat w tym wypadku dziewczynek, e, z myślenia o wychowywaniu, myślenia o, rod o, o macierzyństwie, i to jest cholernie trudne, bo tak jak mówię, nawet jeżeli my ja będę stawać na rzęsach e, e, i, i Andrzej to samo, to jeszcze musimy po prostu zderzyć się z z totalnie starym schematem w babciach. No a przecież wiadomo, że babcia to jest super instytucja i dla dziecka, i dla, i dla nas. Tak, trzeba to jakoś zrównoważyć. Mówisz o dostępie do wiedzy, do książek, do internetu, ale też wydaje mi się, że mamy w końcu dostęp do siebie. Do siebie samych. Hmm. I dużo się teraz skupiamy na tym, żeby siebie usłyszeć w ogóle, nie? I dać sobie prawo do tego, żeby to, co usłyszymy, wdrożyć w życie, a nie trzymać tam głęboko, głęboko i po prostu cierpieć, że ty swoje, a słyszysz, a robisz coś innego. Nie? No kiedyś tak było, że kobiety, nawet jak coś tam się nie zgadzały, no to robiły tak, jak. Trzeba było robić, no bo co ludzie tak, powiedzą? Tak, tak, tak Wszystkie tak, tak. tak robią, no to nie będę się wychylała, bo. Na no pewnie, na no pewno. No I to są znowu, znowu też wiesz, takie schematy, bo moja mama, nie, z jednej strony widzę, że i że to imponuje i że ją to cieszy, a z drugiej strony totalnie nie umie tego w ogóle w swojej głowie m, ogarnąć, że ja nie jestem. <grym> Sługą swojego męża, że ja nie czekam na niego z ciepłym obiadkiem, z ciepłą kolacją, i tak dalej, tylko że u nas to jest zawsze dogadywanie się wspólne. Andrzej do mnie dzwoni mówi: mamy coś do jedzenia, czy mam, czy mam zgarnąć dla nas? Jakby, że to a moja mama mówi, że, 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 że to jest ekstra z jednej strony, bo ona miała ona do tej pory jakby usługuje mojemu tacie. Bo ona taki model wyniosła z, ze dla swojego. Dla niej to jest norma. Tak, dla niej to jest norma, a ona nigdy tego nie, nie lubi gotować, nie lubiła. Ja lubię, więc jakby czasem, czasem faktycznie czekam na Andrzeja z kolacją czy z obiadem, ale to nigdy nie jest wymóg, nie? Łatwiej się coś robi, jak y, robisz to dla przyjemności Dokładnie. tej drugiej osoby, a nie dlatego, że ktoś od ciebie tego oczekuje. Tak, Pani władca. Wraca do domu. <laughs> wraca do ale domu. powiem ci, że wielu takich panów mamy dalej No tak. i y, y, tak jak rozmawiam z dziewczynami, to trafiają się tacy mężowie, którzy jednak żyją w tym starym schemie, macie. Eee, no tak, mój mąż też nie jest na szczęście taki, tylko właśnie dogadujemy się, co będziemy jeść, czy jemy w domu, czy jemy no w knajpie, jakby też wszystko normalne, ale ogromną przyjemność mu sprawia i na przykład, jak mu ugotuję zupę. <laughs> Nauczyłam się dla niego w ogóle gotować zupy, więc jak yy, mieliśmy jakiś tam trudniejszy czas, coś tam się tam w życiu nie układało tak, jak powinno, więc tak wiesz, czasami w relacji jest taki moment taki... <laughs> nie wiadomo. No to właśnie... Chociaż na Instagramie nikt nie ma takich, kurwa, momentów, przepraszam za, kurwę. Tak, tu można przeklinać, a ja, kurwa, czasem mam i właśnie mówię o tym, tylko z reguły jak o tym powiem właśnie, że coś mi jest słabiej, e, czekaj, dokończę o tej zupie, tak, ale tak, trzymaj tak, tak. ten Instagram, zupa, zupa. Tak, trzymaj, tak, trzymaj, tak. bo tam pójdziemy właśnie. To właśnie mój mąż powiedział, mówię, ale jakby co ja mogę zrobić, żeby było ci jakoś, żebyś był wesel, czy coś. I mówię, możesz mi ugotować zupę? To Kurde, nie z przyjemnością, wiesz, z przyjemnością, bo, bo robię to po, po, po to, żeby jemu było miło po prostu. A nie? to jest super. Instagram. Wiesz co, ja mam tak, że... No właśnie tutaj mam do Ciebie takie pytanie. jak jest według Ciebie obraz macierzyństwa zbudowany na podstawie telewizji internetu? Ja tak, mam tak, że... Zakłamany. Coś... Zakłamany potwornie, dokładnie. nie? Dlaczego te reklamy telewizyjne dalej, e, pokazujące tylko te różowe pupcie i... Jezus, <laughs> ostatnio wpadłam na reklamę, może nie tak ostatnio, ale to tak zapamiętałam bardzo, jak byłam właśnie matką karmiącą i taką, no powiedzmy tam chenią miał pół roku, to szukamy jakichś koszul chyba do karmienia, takich wiesz, ładnych piżam, żeby mm -hmm. już nie być w tych wszystkich tak. flanelach. Tylko mówię, może jest coś bardziej takiego seksji. Ale jak wpadłam na reklamę czegoś bardziej sexy, to po prostu zobaczyłam kobietę z ogromnym biustem, lokami na głowie, jakąś... Full make-up oczywiście, tak. która właśnie takie dziecko trzyma przy piersi, wiesz, w tych koronkach. Mhm. Mówię, no nie, to dlaczego nie ma nic po środku, nie? Mhm. Że dlaczego... Ja nigdy nie widziałam takiej matki. No nie, to jest, to, jest, to jest straszne. To jest straszne to, co się dzieje w mediach. Znaczy ja powiem ci, że... I tak teraz to obserwuję w ogóle jakiś multum osób, bo chyba 260 i dla mnie to jest już i tak e, bardzo dużo. Natomiast e, obserwuję trochę matek, ale tu się muszę przyznać, że dużą część mam wyciszoną, bo jeszcze jestem jakaś taka też to teraz przerabiam na terapii, że strasznie dużo wymagam od siebie i strasznie dużo wymagam od innych. E, i w niefajnym tego słowa znaczeniu. E, i, że, e, I że tak mam, wiesz, że. A, e, i że mam tak... Mm... No, że muszę trochę odpuścić, więc wolę czasem nie oglądać czegoś, z czym się po prostu nie zgadzam, żeby się nie irytować, mhm. żeby nie próbować wmówić wszystkim, że moja prawda jest bardziej prawdziejsza. Tak, tak. Ale to jest, wiesz, to jest bardzo bolesne. To jest bardzo bolesne, bo mam wrażenie, że, że te dziewczyny, które pokazują ten obraz macierzyństwa połogu i ciąży totalnie z jednej strony robią ogromną krzywdę innym kobietom. Zresztą, czy to nie. Ja mam wrażenie, to nie jest wrażenie. To, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest prawda. I to mi nawet powiedziała psychoterapeutka, że jest bardzo dużo kobiet, które mają depresję poporodową właśnie przez to, bo się oglądały pewnego rodzaju macierzyństwa i były pewne, że to tak będzie wyglądać. I oczywiście są dziewczyny, które znoszą ciąże przepięknie, które znoszą poród, mają wspaniały, a macierzyństwo jest w ogóle usłane różami. Tak, ale to jest jakiś, no nie wiem, no 1%? Nawet, nawet niech to będzie 3%. Nawet niech to będzie 3%. Dziewczyny, teraz, które miałyście łagodne wszystkie te rzeczy, te etapy macierzyństwa, uśmiechnijcie się do siebie i sobie pomyślcie, że my tak. jesteście farciarami. Tak. My was tu nie oceniamy, ale chcemy, znaczy wiesz, bo teraz, żeby nie było, że one nie mogą nic mówić. Nie? nie, 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 one nie mogą nic mówić, to to nie jest tak, absolutnie. Dlatego też mówię, że są dziewczyny, które to tak znoszą, ale jednak bardzo duża część znosi to. Ciężko po prostu, no. I... nie by było to zrównoważyć w tych komunikatach, nie? No Ale właśnie wie, to jak wiesz, że, że, że ta osoba ściemnia. Znaczy ja, ja wiesz... Że ja, to jest, wiem ja mam czasem. po prostu, Ja to wiem od, od niej samej, bo na przykład piszę z tą osobą e, e, i ona mówi, stara, w ogóle mam, mam taki, jest taki hardcore i tak dalej i potem z ciekawości oglądam stories, a tam kurwa się nic nie dzieje. Wszystko jest wspaniale. Mm. I sobie myślę, że chociaż o tym powiedz, żeby te inne dziewczyny mogły powiedzieć sobie, okej, okay, zajebiście, ma wszystko ekstra, ale przynajmniej, przynajmniej w tym się możemy złapać, że ja też tak miałam, tak. rozumiesz, no, i, i ja, i ja, tak, ja tego nie rozumiem, no, że jakby po co, po, po co tak oszukiwać i to samo się tyczy tych filtrów, na cholerę, na cholerę wam te filtry, kurwa, no przecież wy tak nie wyglądacie na co dzień. Nie, nie, nie wygląda się tak, jakby spotykasz jakiegoś awatara, nie? I, i to jakby już abstrahując od tego, ok, nie wyglądasz, ale robisz sobie potworną krzywdę. Ja dokładnie pamiętam moment, w którym stwierdziłam, że rezygnuję z filtrów, bo też, też nawet używam takie, wiesz, jakieś takie retro, coś nawet. Ja nie używam się... kolorki jeszcze jednak. Czasem. Kolor, się, że, że... No, że taki właśnie na przykład przyciemniony, taki, taki w brązach, nie? No, ale to też ci wygładza trochę cera i tak. koloryt. No, ja, ja używam też się takich. Ty już jesteś czysta. Ja jestem czysta. Siedzimy, jak dwie ale dwie po, na jest czysta? Ile, Od kiedy jesteś czysta? Od dwóch lat. <laughs> jestem od dwóch o... lat czysta i dokładnie pamiętam... nie pierdzielę, od półtora roku. E, e, pamiętam ten moment, kiedy właśnie nawet przestałam z tym, tą retro używałam, który tak fajnie dawał właśnie taki, taki wiesz, taki brązik delikatny. Mm -hmm. Nie zmieniał rysów twarzy, tylko ci wygładzał i tak dalej. I potem wiesz, chcesz sobie zrobić zdjęcie bez tego filtra i masz takie no. Kto to? My no, jakieś cienie pod oczami, jakieś przebarwienia, coś i jakby sam, sami sam, sobie robimy te krzywdy, a poza tym gdzieś walimy ściemę tym ludziom, którzy nas oglądają. Teraz już i tak Instagram wiesz, dał to oznaczenie, tak? tak że, że widać. widać, że ktoś ma te filtry, więc jakby super. Ale jak znowu. Ale ja czasami, jak widzę na przykład jakieś, yy, też dziewczyny, które znam i wiem, jak wyglądają na co dzień i widzę, jak sobie robią na przykład stories z jakimś filtrem, takim na przykład mm. z piegami, mm -hmm. to sobie wchodzę i żeby zobaczyć, jak ja wyglądam. A to ja te... I mówię, Boże, to nie ja przecież. Ale jestem. to ja też, no czy, czy by wiesz, ja też. No czy wiesz, bo to, to. A z drugiej strony to, z kimś gadałam, nie pamiętam, z którą moją koleżanką mówi, ale dlaczego nie? Dlaczego mam tego nie, uży dlaczego mam tego nie korzystać? Ja się czasem czuję taka. Mam, z mamą zresztą. Mhm. Ja się czuję zmęczona, czuję się brzydka i po prostu chcę sobie założyć ten filtr, żeby, żeby się poczuć trochę lepiej. i ja Mam takie, okej, okay, rozumiem. Rozumiem, że chcesz się poczuć lepiej, jesteś zmęczona i tak dalej, ale czy bycie zmęczonym to jest wstyd? Czy bycie zmęczonym sprawia, że co, że jakby mamy się, że mamy pod oczami, czy wy, wy, to znaczy że, to, że mamy się nie pokazywać ludziom? Czy jakby będąc zmęczona, idą, idąc do sklepu, czy gdzieś byś się jakby, nie wiem, nie, e, e, nie wyszła z chaty, by się wstydzić? No tak, no w ogóle u ciebie to głośno było już o tym i często jest, bo ty się właśnie nie filtrujesz i dużo o tym też mówisz. Masz rację, to wynika pewnie też z tego, z czym ty teraz się zmagasz. Jest, przepraszam, strykam do kopisem. <laughs> się, zaczęłam się rozliczać z tych filtrów koloryzujących, że ty się na terapii teraz zmagasz z tym, że dużo wymagasz od siebie i dużo od innych, mm. ale tu ci się udało, nie? no bo gdybyś była też taką panią perfekt w stu procentach, no to byś jednak miała problem z tym, żeby się pokazać, co Więc ci gratuluję. No może może no tak, znaczy ja mi się, że to, to jest trudne teraz, bo, bo, bo ja za to dostaję wiesz wiadomości, że ja o siebie nie dbam. Że mm. Fakt, że się pokazuje, nie pokazuje się z idealną fryzurą. Zresztą ja mam bardzo trudne włosy do, do, do ogarnięcia, żeby one wyglądały pięknie. W sensie, żebym miała fryzurę, to ja muszę, musiałabym, a mam dużo włosów, półtorej godziny spędzić ze szczotką, nie? Więc Jeszcze to, umyć tą głowę najpierw. Umyć? Czyli dwie godzinki. Tak, co, godziny. Tak, na A to nie może dwóch godzin? Więc wiesz, to co na przykład mam dzisiaj koczka pospinanego wsówkami? Jeżeli paparazzi by mi zrobił zdjęcia, to ja bym wyglądała, a mam czyste włosy, nie? Mhm. Tylko po prostu upięte, bo kręcone włosy tak wyglądają. E, mam delikatny make-up, to jest mój make-up jakby, wiesz, na, na, co, na co dzień. dzień. E, i, I to dla wielu ludzi jest zaniedbaniem, rozumiesz? Dla wielu kobiet. No. Ale w ogóle kobiety ci naprawdę piszą takie rzeczy? Tak, zdarzało co się. Je to obchodzi? Myślę, że zazwyczaj po, po publikacjach w pudelku. A dostają wiatrów skrzydła. Ta, dostają wiatrów skrzydła, <grym> co jest też dla mnie niesamowite, bo z jednej strony, jak wiesz, widzą super ekstra wystylizowane dziewczyny z, e, 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 z pełnym make-upem, z piękną fryzurą i tak dalej, to jest, o, tu odpierdzieliła się po prostu jak ten Albo szczurna. Pusta, dba tak, tylko o wygląd, dokładnie, pewnie jestem, nic nie ma w głowie. A jak zobaczą dziewczynę, która jest wiesz, Normalnie. W, dre w dresach, w ten, no to od razu, że, że, że dramat, że nie dba o siebie. I wiesz, i, ty, i na pewno w pewnym są, są momenty, gdzie mnie to e, e, jakoś tam wiesz, boli, jest mi przykro, ale potem sobie myślę, nie, no, Zosia, jakby. Nie zajmuj się nie tym. Nie zajmuj się tym. Jakby są rzeczy ważniejsze. Ja mam być teraz ciepło ubrana, nie mogę być chora, bo mam małe dziecko w domu, i jakby no, pierdolę, no, nie będę się po prostu wiesz, Pod robić kogoś. siebie ko kogoś, kim nie jestem. No. kim nie chcesz w ogóle być. Dobrze, wróćmy do macierzyństwa, gdyż to podcast jest macierzyński. Tak. Słuchaj, w ogóle to jest, mam wrażenie, taka sytuacja, że właśnie rzadko nawet ktoś z bliskich osób też przyznaje się do, do trudności. Nawet wiesz, jak się siedzi gdzieś na świętach czy coś, to w takich wielopokoleniowych rodzinach słyszałam od dziewczyn, że dziewczyny udają, że tak stroją te dzieci, tak robią, wiesz, wszystko na te święta, żeby dobrze wypaść. Z reguły to się kończy dramatem jakimś rodzinnym, tak. bo jak się coś nie powiedzie i dziecko na przykład okaże się, że nie jest takie, jak, jak go malują. To jest dramat. Ukrywamy, wiesz, przed, przed najbliższymi, a ty mówisz otwarcie o tym, co jest dla ciebie trudne w macierzyństwie. Podzieliłaś się tym, co na przykład co sprawiło ci duży kłopot w połogu. To było takie, wiesz, dosyć odważne, no, Czy pamiętam. wyparłaś? Nie, pamiętam, pamiętam, ale wiesz, ja bym mówiła więcej, naprawdę, i ja mam tyle do powiedzenia na temat ciąży, mam tyle do powiedzenia na temat połogu, ale nie mam siły potem walczyć z nagłówkami. Wiem. To jest, kurde, kosmos, Wiem. bo żałuję, naprawdę żałuję, bo są rzeczy, które mi niesamowicie pomogły, ale jak już sobie myślę o tych nagłówkach, a potem o e, e, osobach, które to komentują, e, e, mówię o osobach już takich, wiesz, w sensie ze świata showbizu i tak dalej, i mnie, wiesz, wy, wyliczają e, ile te rzeczy ja powiedziałam i tak dalej, to potem też oczywiście jest mi w jakimś tam stopniu przykro, nie? Widzisz, e, i, tu jest, i tu mamy już taką sytuację patologiczną, Trochę. Bo mhm. ja mam podobnie, tak jak ty, że wiele rzeczy na przykład na Instagramie nie mogę powiedzieć szczerze. Mhm. Ja mam... Znaczy mogę, mogę, ale jeżeli ja na przykład mówię o swojej depresji, to potem mam... Nie wiem, pamiętam, zaczął się, zaczęła się pandemia. Miałam dziecko w brzuchu i miałam je urodzić za dwa tygodnie. Kosmos. Tylko to był koszmar. I wiesz, jak ja zaczęłam mówić, że ja się boję, że... Bo rzeczywiście się bardzo bałam. No to potem właśnie czytałam, wiesz, w mediach różne rzeczy, że żona szyca w panice, tak, jakieś tak. takie, kurde, coś, co powodowało, że bałam się jeszcze bardziej. Bałam się tak. w ogóle tych ludzi, którzy tak. są tacy źli, że po prostu na moim strachu żerują, nie? Tak. Więc też wiele razy nie, nie, nie mówię tego, co czuję tak wprost. Chociaż staram się bardzo, bo mam takie grono dziewczyn, wiesz, które. No właśnie, no ja też ostatnio, bo że chcesz to dla tych dziewczyn. No zrobić, chcę, no. dlatego że mamy interakcję, że wiem, że to się poprawia, ale ja mam tu, tu jest moja przestrzeń. Mhm. Bo tym ludziom, tym złym ludziom, o których mówimy, nie chce się słuchać podcastu, który trwa godzinę 15 i wyłuskać z tego czegoś tam, nie? Jakiegoś mm. zdania. Więc ja tutaj mogę być totalnie sobą. I to jest takie właśnie moje miejsce. Mnie ta praca spełnia. To jest też moja pasja, bo ja mogę tutaj być zupełnie sobą. Mm. Jeśli teraz nas słyszą te uszy, to... Myślę, że akurat to przesłuchają, no bo przecież Zborowska ma niewyparzony język i na pewno no, coś, coś pierdolnie. Chlepnie. Tak, więc... Pozdrawiamy to... państwa chłodno. Tak. <laughs> Słuchaj, mamy dzisiaj partnera odcinka, więc ja tutaj wspomnę od razu jeszcze, bo dlaczego ja wybrałam takiego partnera? Znasz ja te... ci go nawet zaproponowałam. Tak. I ja zaczęłam, i ja w ogóle te chusteczki używam od samego początku. Ja też. Co jest w nich ekstra? To jest to, że jedną chusteczką możesz ogarnąć naprawdę wiele, bo one są bardzo mokre. Co przy takim małym dziecku na początku myślałam, że będzie trudne, ale ogrzewałam sobie w ręce tą chusteczkę i ogarniałam. Teraz nawet, wiesz, ja mam w torebce, już ja mam nawet. nie dla... nazwy? Water Wipes. Powiedziałeś na początku. ja powiedziałam na początku. Tak, na początku. Dobra, słuchajcie, ale wiesz o co chodzi z tymi, z tymi waterwipesami, że y, zobaczyłam, co oni robią na swoim Instagramie i na swojej stronie. I oni tam nagrywają takie vlogi, takie filmiki. Ja no to nie widziałam. O właśnie mówią dokładnie o tym, o czym my dzisiaj. O macierzyństwie, o rodzicielstwie w ogóle, bo też chciałabym właśnie mówić o rodzicielstwie, bo panowie też mam nadzieję, nas słuchają. Bez filtra i no tak to nazywają, super. i mają taką kampanię, e, mówią, że nie zaprzeczają trudą rodzicielstwa, wspierają rodziców w codziennych wyzwaniach. To jest ton komunikacji ich. E, i no w ogóle współpracują ze szpitalami, z położonymi też. On, no ja chciałam też tutaj no. coś powiedzieć. Dlaczego? Bo to jest też zabawne, jak Justyna na mnie zaprosiła do podcastu i powiedziała właśnie, że szuka partnera. To tylko napisałam, że błagam, żeby to nie było mięso albo kosmetyki, które są testowane, <noise> testowane. na zwierzętach. na powiedziała, że absolutnie, nie, nie, nie. I czy może mam jakiś pomysł? I, i ja wtedy też między innymi rzuciłam właśnie te water wipesy. A dlaczego? Ponieważ. Jak robiłam um, zbiórkę pieniędzy na tą Zosię z SMA, mm -hmm. która, by the way, dostała no, e, wczoraj chyba zastrzyki, nawet już jej saturacja pięknie poszła do góry, więc super. Dreszcze mam. No e, to była, wiesz, niesamowita była ta akcja, no to właśnie wtedy zrobiłam blok reklamowy, gdzie poprosiłam e, marki, żeby się do mnie odezwały, które zapłacą 3000 złotych na... Na konto się pomaga, wyślą mi produkty, ja zrobię im tam po dwa storiski reklamy. Uzbierały się z tego 85 koła. Brawo! Nie no, zostało. <laughs> super. I między innymi w ogóle odezwało się do mnie mnóstwo supermarek. Między innymi odezwała się do mnie właśnie e, e, dystrybutorka Water Wipes, że ona by chciała właśnie wejść z, jako jej sklep z Water Wipesami w Tę e, w w akcję. Bil. Ja powiedziałam, że super i że ona oczywiście przekazała pieniądze i powiedziałam, że jako żeby mi nie wysyłała tych water wipesów, no bo ja mam swoje, natomiast żeby je wysłała rodzicom Zosi, po prostu wielką pakę zapas na ten. I ona powiedziała, że super pomysł, i tak dalej. Więc tutaj faktycznie widać, ja, ja to wiem, że oni wspierają, że, że się angażują i, i chwała im za to, bo produkt też jest super po prostu. Ja też bardzo lubię. Obejrzyj sobie tam te filmiki, bo Obejrzę. też właśnie oni, tam są też filmiki nie tylko po polsku, ale są też po angielsku z rodzicami. Oczywiście wczoraj ja już myślałam, że już jestem poza tym, że już hormony mam ustabilizowane. Mój syn ma rok, i 8 miesięcy, ale to <laughs> chyba już nigdy się nie zmieni. Ja, jak się tam spłakałam, wiesz, jak zobaczyłam takich rodziców z takim maluszkiem, którzy opowiadają o porodzie, o tym jak było, bo tam są takie prawdziwe historie, po prostu, wiesz, ludzkie. Hmm. Więc, dziewczyny, zapraszam Was też, jeżeli Wam brakuje prawdziw, prawdy w, w, tym, w tym świecie macierzyńskim, rodzicielskim, to, to tam znajdziecie. E, dobra, lecmy dalej. Słuchaj, e, no właśnie, e, mówić prawdę, czy nie mówić, bo. Jak mówisz na przykład prawdę, że jest ci ciężko, to zaraz usłyszysz, a teraz narzekasz, tak, żyje, chciałaś żyje, mieć cały dziecko, czas a teraz narzekasz. Jezus, Maria, i to usłyszy to od kobiety. Mm -hmm. Wiesz o y jakiej? Która sobie nie dała prawa do tego, żeby ponarzekać. I tu w środku ma takie zgnite jabłuszko. Mhm. Które tam cały czas jest i cały czas tam będzie z nią. I to się potem prawdopodobnie, przepraszam, że tak to powiem, ale jest duża szansa, wyleje się to na dziecko potem. starsze Na Dziecko, na męża. Na męża no. y, albo na przykład y, są też takie teksty, o których tu już mówiłam też w moim podcaście, kiedyś ja ci całe życie poświęciłam. Tak. A ty. Tak, tak. No, tak. to jeszcze przed nami. <głos> <głos> Dokładnie. Y, na razie ja poświęciłam na razie 12 lat mojego życia, mojej starszej córce, która właśnie dojrzewa wchodzimy na zupełnie inny etap. ja mam wiesz pełen przekrój. No tak. Dojrzewanie i niemowlaka, nie? No no już, tak. już dzieciaka prawie. No, nie wiem do kiedy jest niemowlę. Wiesz, nie wiem. Nieważne. Nie niemowlaka i, i małego niemowlę. Słuchajcie, właśnie chciałam Wam powiedzieć, dlaczego ten podcast dzisiaj się tak rozjeżdża i w ogóle tu wszystko się zaczęło od rana rozjeżdżać, bo ja jestem po prostu zmęczona. No, ja też jestem zmęczona, my w ogóle próbu próbujemy się złapać od chyba dwóch miesięcy, nie? Tak, no, tak, no. Tak, tak, z że... terminami. Ja jestem zmęczona, słuchajcie, bo wczoraj ja zaczęłam wprowadzać, um, nie, nie wiem jak to nazwać, to się nazywa trening snu, ale ja na razie nie robię tego mmm, tak, jak to powinno być, tylko tak, jak mi serce podpowiada. No i po prostu półtorej godziny wczoraj wieczorem siedziałam z haniem, ale zasnął w swoim łóżeczku i nie zapłakał ani razu. Jestem z siebie tak dumna. No i super, no i super, bo my na razie no niestety to za, za każdym razem, jak e, mała zasypia w łóżeczku, to i tak się kończy pomiędzy nami łóżeczka. Rok i osiem miesięcy mój syn ma. I spał cały czas sobie w łóżku? No, zasypiał na nas w łóżku. Był przenoszony do swojego łóżka, gdzie się budził był w szoku, gdzie on jest. Chociaż był koło <laughs> naszego łóżka. Od razu wskazywał palcem i mówił, tam żeby go zabrać. No więc lądował w naszym łóżku. Jeszcze były takie momenty, że go odnosiliśmy, ale już teraz jesteśmy na tyle zmęczeni no, tak. po, tym, po tych prawie dwóch latach, że po prostu padamy i budzimy się niewyspani, ponieważ on ma jeszcze taką akcję, że nas tak szczypie cały czas. On się jego to uspokaja, wiesz? Muszę mu zobaczyć, co z jego sensoryką, bo cały czas musimy no, tak. takie, po, takie takie. No, tak. no więc ja się na przykład obudziłam dwa dni temu yy, i mój mąż się do mnie rano przetulił, a ja powiedziałam: prostu, nie dotykaj mnie. Mm. Byłam tak przestymulowana. No, tak. Po nocy, gdzie no. powinnam odpocząć, że myślałam, że wystrzelę o, w kosmos. Ja to znam. I jak zaczynasz ja to kolejny znam. dzień, który powinien być hu, dobra, lecimy, nowy dzień, a ty po prostu, ty, Jezus, wiem, znowu nowy taką dzień. Tak, z Andrzejem, <laughs> że tylko to, to wtedy były, ona chyba przechodziła drugi skok rozwojowy i Andrzej chodzi później spać, bo jak chodził wcześniej z nami, to potem się okazało, że on nie miał siły na meczach, bo wiesz, mecz 20.30, to on powinien być, wiesz, w formie, a on a, jak zastepał się 22, no to mówi, wiesz, raz tak było, mówi, nie, no w ogóle nie ma opcji. Ja mówię, no to trudno, będziemy się rozjeżdżać wieczorami. On tak późno grają te mecze? Tak, tak. I on właśnie, wiesz, ja, ja w końcu udało mi się z nią zasnąć i on jakąś, wiesz, pół godziny później przyszedł do, 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 go, do, do łóżka i mnie pocałował. Łaskocząc mnie tą swoją długą brodą, ja po prostu się tak wzdrygnęłam i warknęłam na niego. To były lęki. Był, tak, ale w sensie, wiesz <laughs> co chodzi, że on mnie tak, dotykał e, w tym śnie, w którym w końcu Zapadłaś? zapadłam i ja po prostu ja myślałam wewnętrznie, że go rozszarpię i potem on, widziałam, że rano było mu tak przykre, jak go, wiesz, i powiedziałam, sorry stary, ale po prostu... No to był odruch, no. Tak, to był odruch i to nie jest tak, że ja nie chcę, żebyś mnie całował, na no dobra, no bardzo chcę, tylko po prostu to, co mówię, ja byłam też przestymulowana wszystkim, nie? No. I, I ta broda. I ta broda, ale teraz widziałam, że przyciął chyba troszkę. Przyciół, przyciął, przy bez movember, jak co roku mam nagle męża młodszego jakieś 20 lat. No widzisz, warto <laughs> czekać do listopada. <laughs> Słuchaj, dobra, o czym będziemy jeszcze dzisiaj <laughs> mówić? E, no może po, po, chyba właściwie będziemy się kręcić wokół tego Instagrama i tego właśnie, że jak, za, jak znaleźć ten środek? Może zaczniemy, kurde, coś wprowadzać, bo dużo się o tym mówi, ale nikt nie wie. No, tak jak rozmawiałyśmy, mamy trochę trudniej, bo nasza prawda jest wyciągana na całą Polskę Ta, później, no jest... a oczywiście nie jako coś ważnego. Chociaż zdarza się już, jak powiem Ci, że wiele razy już spotkałam z tym, że przedrukowywały media moje wpisy na przykład o depresji, załączając pod spodem, nawet chyba zrobił to ten portal... na na P, uh -huh. e, telefony do pomocy, wiesz, no gdzie tak, ludzie mogą dzwonić, jak, jak się źle czują. No to, to powiem ci, że byłam w szoku. No ale generalnie na główek musi się klikać, nie? Musi się klikać, tak, tak, tak. I mi jest zawsze też y, jakoś z tego powodu nie, 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 niewygodnie, nie? Ja jak nawet to widzę. Osta znaczy ostatnio, chyba z miesiąc temu wrzuciłam taki post, że leżę na tonie strzykawek. E, Pamiętam to. I to był taki bardzo dla mnie, no post, o którym myślałam tak naprawdę od wielu, wielu, no bo dobra, nie, no miesięcy tak, no bo jakby tam poruszam temat poronienia, e, poruszam temat zastrzyków w ciąży e, i dałam taki PS, że jakby wiem, że musi się klikać, że będą pewnie hardkorowe nagłówki, ale to przynajmniej podkreślcie na czerwono te choroby, o których ja mówię, żeby dziewczyny się przebadały, bo jest ogromna, ogromna ilość osób, które żeby utrzymać ciążę, muszą mieć podawaną heparynę, a tego nie wiedzą po prostu. Jak się to skończyło? Także faktycznie oczywiście poszły, wiesz, multum. Następnego dnia poszło wiralem po sieci to, że ja poroniłam pierwszą ciążę. I to ale było najważniejsze. Każdy, tak, ale w każdym artykule było wyłuszczone, że, że, że mowa tutaj o trombofilii i trombofilii i zespole antyfosfolipidowym. Bo te dwie choroby, które są jakby jakoś tam pokrewne, właśnie powodują albo problemy ze zajściem w ciąży, albo z utrzymaniem, z utrzymaniem. ciąży. I jeżeli się ma to się zajdzie w ciąży, to ma się chyba 30% szans, że się donosi do ciąży. bo w momencie, jeżeli, jeżeli się podaje heparynę i ma się dobrego lekarza prowadzącego, no to jakby ja jestem tego przykładem, że można i je, że jest super. A w Polsce się robi badania na to po trzecim albo piątym poronieniu. O A badanie takie kosztuje, nie wiem, parę stów i to nie na zasadzie, że dziewięć, tylko myślę, że chyba bardziej w okolicach trzystu. Ale Więc... dopóki ty nie powiedziałeś o tej chorobie ja, matka trójki dzieci... Nie wiedziałam o tym, że coś takiego jest, bo nie miałam też takich problemów, ale wiesz, jakby nawet dla samej świadomości, bo dziewczyna może nie czytać no. i pięć razy musi stracić dziecko, żeby dopiero ktoś te. zaczął jej szukać te. Te, te, tej przyczyny. No, to jest hardcore, to jest hardcore i jakby utrata ciąży. To też jest, wiesz, kolejny temat tabu. Zobacz, ile jest tematów tabu, ile my kobiety musimy ukrywać, z iloma rzeczami my musimy się mierzyć po cichu, same, płacząc i jakby nie dając sobie rady, bo prawda jest taka, że moim zdaniem oczywiście mężczyzna jest super, może być super wsparciem. Ale on nie ma pojęcia, co to jest burza hormonalna. I, i choćby, wiesz, ja, ja akurat mam ekstra wsparcie w Andrzeju, to były pewne aspekty, że ja widziałam, że on, on się kurwa starał, ale on nie kumał, wiesz. A ty I... kumałaś? No. bo ja siebie też wiele razy na przykład no nie tak, kumałam, ja to co dopiero oni, nie? nie. No dokładnie, bo dokładnie. bo ty jeszcze to przynajmniej dokładnie. jakoś czujesz, ale ty przynajmniej to czujesz i możesz i wiesz, że tak. coś się z tobą dzieje, czego nie potrafisz nazwać, ale tak. on tylko widzi to z tak. boku, nie? Tak. Widzi z boku, chce pomóc, nie wie jak e, i e, wychodzi z siebie e, i to jest jakby nie do ogarnięcia, dlatego tak właśnie ważne jest wsparcie moim zdaniem od kobiet, nie? A, a, a to, co, to, o czym mówiłyśmy, to, że tyle kobiet potrafi po prostu jeszcze w tych, w tych ciężkich chwilach wbić szpilę, czy to teściowa, czy to mama, czy to babcia, czy to koleżanka, ocenić i tak dalej. Właśnie dla mnie to było niesamowite, bo jak ja jeszcze byłam w tym połogu, to bardzo dużo robiłam różnych ankiet na Instagramie, zadawałam pytania i tak dalej. I dla mnie było niesamowite, jak właśnie bliskie osoby, bo mi dziewczyny pisali, całe swojej historie, jak bliskie osoby potrafią skrzywdzić w tym momencie, w którym jesteś najbardziej po prostu delikatna, krucha i... No taka i, goła bez skóry go, tak, praktycznie, tak. Nie? Więc um, te tematy tabu właśnie, e, gdzie jest to wszystko jakby pokazane My wychowane w tym wstydzie, nie? Wychowane, żeby się wstydzić, że masz okres, wstydzić, że dojrzewasz, że ci rośnie biust, musisz zakładać stanik. To jak to powiedzieć bez stanika ze sterczącymi cyckami? No przecież to jest jakiś taki w ogóle wiesz, dziwka, nie? Tak. Um, Wstydzić się, że potem ten bius może ci troszeczkę o, o, obwisnąć, czy bardzo obwisnąć po ciąży, po, po karmieniu, więc musisz sobie zrobić te cycki. Wstydzić się, że masz hardkorowy poród, że ci rozerwa, że cię rozerwało, potem, że jesteś zszyta, nie mów o tym. No właśnie, e, że leje... powiedziałaś. Tak, ja powiedziałam. I to jakby... powiedziałaś tak kurwa wprost. Tak. No bo ja miałam hardcore, ja miałam poród, miałam spoko, naprawdę miałam spoko poród. Natomiast to, co się wydarzyło w połogu, to był dla mnie Kosmos, po prostu kosmos. Ja nie byłam w stanie stać, siedzieć, chodzić przez pięć tygodni. Byłam pięć tygodni na proszkach przeciwbolowych gdzie jak, jakby, jak mnie osoby znają, to wiedzą, że ja jestem, że jestem w nie, że jestem ja w od prochów przeciwbolowych i tak dalej, że raczej, wiesz, staram się medycyna naturalna zdrowo jeść i nagle masz, masz świadomość, że pierwsze pięć tygodni życia Twojego dziecka na pewno jakaś część tych prochów przeciwbolowych przenika do, do mleka. Natomiast ja nie byłam, w stanie kurwa zrobić nic ja nie byłem w stanie stać mm -hmm. po proszkach przeciwbólowych nawet po proszkach tak o matko i po prostu, wiesz, i to ci wpływa, wiesz, stałam w kuchni i jeszcze i płakałam, nie? I, i, I Andrzej, który chce mi pomóc, ale no, nie, nie ma jak mi pomóc. No ja chodziłam i sprawdzałam, co tam się dzieje i dopiero no, coś, to coś mi pomogło, ale nie powiem o tym, bo pierdolę, nie chcę być potem na... Okej, okay. wiem. No i widzisz, no i, widzisz no. no i właśnie, no i tak to. Tak ale no, generalnie jest. medycyna niekonwencjonalna mi pomogła. Okej. Okay. I to było z dnia na dzień. Po prostu nagle wiesz, niebo, się, niebo się rozjaśniło. Rozstąpiły się chmury. <gry> tak, słoneczne. I zaczęłaś szkoń. korzystać z macierzyństwa, nie? No. Taki, no. Ja się nie wstydzę takich rzeczy. Serio ja się nie wstydzę. Jakby nie bym mogła o tym mówić na chillu, tylko to, to co jakby po prostu, żeby jeszcze. No, w sensie ja mówię teraz a propos tego wstydu, że my jesteśmy w tym wszystkim wychowywane, jakby ja, ja chcę z tym walczyć, chcę o tym mówić na głos i y, 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 y widzę, że to ma przełożenie, bo też bardzo dużo dziewczyn do mnie pisze, że hej, dzięki, właśnie dzięki Tobie pierwszy raz wyszłam do pracy bez make-upu na przykład. Nie? Mhm. I sobie myślę, kurde, fajnie, nie? bo to też nie jest tak, że ja się nie wiem, nie lubię malować albo, albo nie lubię sobie mieć zrobionych włosów, uwielbiam, ja też, jakby, to, to, też jest, to też jest nasza część, ale tak. to niech to będzie nasz wybór, a nie wy, wy, wymus społeczny. Y, społeczny, ukształtowany oczywiście przez patriarchat. Bo no. faceci się nie golą, faceci się nie, nie, nie malują, jakby, a my, a my no, no, mamy to, wszystko. Naciągają wszystko robić, gaci no? i wychodzą, mhm. nie? Ja widzę, ile zajmuje przygotowanie mi się na przykład do wyjścia z domu, a ile mojemu mężowi. Nie? No, no, nawet nie. chodzi o głupie wysuszenie włosów. Dokładnie. Borys, wiem, że masz mało włosów, ale to już nie jest moja <laughs> wina. No, co ja ci poradzę? No i widzisz, no i tak się zrobiło mi też teraz przyciężkawo, mm, ale nie, odbijamy. Tak, odbijamy, odbijamy. Eee, no, po prostu jest nam e, gdzieś tam smutno, że. Mm. Chce się mówić tą prawdę, ale potem się dostaje w łeb za to, że się mówi prawdę tak. i to jest obracane trochę przeciwko, ale chyba nie ma, chyba nie ma innej metody. Chyba nie, trzeba po nie, po ma, nie ma. Jeżeli, swoje, nie? jeżeli po prostu ma się na to siłę i jaja, to trzeba to robić. Tak samo jak raz na jakiś czas trzeba się zaangażować pełnym... Ja tak uważam, że to jest nasz po prostu... Yy, Psi obowiązek, przepraszam, wysława e, Jako rodziców, e, jako, jako in, influencerów z ogromnymi zasięgami jako rodziców zdrowych dzieci. To jest nasz psi obowiązek, żeby się angażować w zbiórki e, na chore dzieciaki i, i, i pomagać, e, bo państwo tego nie robi i jakby w, w nas jest siła, nie? i po prostu trzeba, trzeba to robić raz na jakiś czas i. i i tak, a jeszcze a propos, żeby nie było, że tak sama, że dramat, że połóg, że ciąża jest ciężka i tak, wszystko bym przeszła Zborowska jeszcze raz. Zborowska u Nagłowskiej narzeka na tak, tak. Macierzyństwo. Nie, Wszystko bym przeszła jeszcze raz, bez że najmniejszego problemu, bo jakby potem jeden uśmiech takiego właśnie bąbelka wynagradza ci absolutnie wszystko. No i poczekaj, dobra, zatrzymujemy się. Czy jeden uśmiech bąbelka wynagradza wszystko? Jesteś, zawsze ci wynagradza wszystko. Wiesz co, ee, ja tutaj też cały czas, aż, aż, aż już mnie to zaczyna nudzić, ale ja to podkreślam <gry> cały czas, że mi się trafił wyjątkowo grzeczny i łatwy egzemplarz. I ma się śmieje, że ciąże ee, i, e, i połóg wynagrodziło mi dziecko. Naprawdę jakby nadzia jest. Super łatwym dzieckiem w obsłudze, super pogodnym i okej, okay, zdarzają się ciężkie nocki i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że ona miała kolki, że wiesz o co chodzi? Wiem. A do tego, i to też podkreślam, mam Nianie i, e, i mam dwie babcie, które są po prostu, przebierają racicami, żeby jakby mogły, to by kurwa mieszkały z nami. <laughs> e, więc i do tego jeszcze mam męża, który też e, jest, jest absolutnie zaangażowany. Więc jestem turbo uprzywilejowana, turbo. I y, więc tak, u mnie jeden uśmiech załatwia sprawę. U mnie też. Ale u mnie też, u mnie też, bo ostatnio nawet właśnie rozmawialiśmy z mężem odnośnie tego, że. Jezu, po prostu tęsknimy za sobą, za naszą sypialnią, za przestrzenią, wiesz, za taką jakąś beztroską, że możesz wejść do sypialni wieczorem, zapalić światło chociażby, czy po, poczytać książkę w swoim własnym łóżku, a nie na kanapie albo w ogóle poczytać, bo ja ostatnio niestety no. mało czytam, gdyż po prostu zasypiam od razu. Mm. E, no i u nas to jest tak, że jak jedno jest bardziej... Takie zniechęcone, to drugie postara się ciągnąć w górę, więc właśnie no tak. ostatnio ja powiedziałam to, i jak już, jak już to wypowiedziałam, to usłyszałam, że nie wiem, czy to się tak wydarzy, czy nie, zaczęliśmy się już z tego śmiać, też jakby szukamy, wiesz, pozytywów, ale rzeczywiście, że to dziecko kiedyś urośnie, nie? No bo <głos> <głos> widzę, jak. Natomiast w naszym przypadku to jest tak, że to dziecko kiedyś urośnie, to oznacza, że my mamy jeszcze trzy córki, jedna ma 17 prawie lat, druga 12, a trzecia 10. I one urosły już, no tak. I to się nie kończy. No tak. Bo no one, tak. jak ja bąbelka położę spać, no to tak. mam te starsze w domu, no które tak. mają wtedy potrzebę porozmawiania, zrobienia czegoś, no pogadania, tak. nie wiem. Ja, pierdzielam, tak wy macie w sumie czwórkę dzieci, to no, jest kosmos. Więc y, już tak po prostu się zaczęliśmy śmiać, dobra. Ale też ostatnio powiem ci, że oglądałam. Taki film, e, nazywa się Ojciec, mhm. jest na Apple TV, napisałam błędnie ostatnio na Instagramie, że jest na Netflixie, dostałam po 20 wiadomości, że dziewczyny szukają, nie mogą znaleźć, przeprosiłam później za to. O, mm, o starości, tam gra Antony Hopkins, on dostał w ogóle Oskara, ten film i jest tak pokazane, wiesz, de demencja i to, co się dzieje, mm, Alzheimer to był mhm. Jak, jak ta osoba to wszystko czuje, jak widzi. I tam było dziecko, mhm. córka, no taka, wiesz, mhm. pięćdziesięcioparoletnia, jak się te role odwróciły. Mhm. I też sobie później pomyślałam, kurczę, no mamy tych dzieci czwórkę, to zawsze może ktoś. Ktoś się zajmie. Ktoś pomoże jakoś, wiesz. No, jest, Mam nadzieję, tak. że nigdy nie będę ciężarem dla moich dzieci, bo to już było tak pokazane, że już naprawdę. Myślałaś sobie, współczułaś tej córce bardzo, jemu też, ale też, wiesz, po, no. mogłaś poczucie, kiedy to Ale to jest niesamowite, jak te role się zamieniają. Jakby ja to, ja to też, w, ale w takich sytuacjach, że, że masz takie, ale jak to, oszukujesz mnie, mamo? bywaliśmy <grym> mi ściemy? <grym> Albo, znaczy, wiesz, jakby, no. na naprawdę te... No my już jesteśmy dorosłe. No, no. My już jesteśmy, wiesz, ja to jeszcze, ja się czuję jak pani Justyna. no. No, Teraz, jak mi przedstawiłaś, powiedziała że no, mama Zosia. Mam takie what, mama Zosia. W ogóle mam no, 34 lata, i tak by. Ja się czuję cały czas, jakbym miała 19 beskitu. Tak się zatrzymałaś? Tak. Kurde. Właśnie gadałyśmy o tym ostatnio z dziewczynami, tak. i ja powiedziałam, że ja jestem chyba tak. Nie no, 20, 8, nie, no 25. Ja no tak, bo ja mam 41 już. no masz to... 41, tak. to byłam też na 35 max. O, dziękuję bardzo. No. Ale mentalnie tak jestem, wiesz, przed trzydziestką, nie? Tak, no ja też przed 30, taki... totalnie. Zresztą, ale pamiętam, jak pamiętam, gadałam o tym z Magdą Różką na planie. E, e, jeszcze to, bo ja byłam wtedy na początku ciąży i powiedziałam... Że dokładnie pamiętam ten moment, jak ja byłam na pierwszym roku u szkoły teatralnej i wtedy chyba był Ladies właśnie, więc mhm. właśnie Ruzga, Olszówka, Kuna e, e, i robiły tam po prostu, wiesz, e, furorę. I one miały wtedy chyba właśnie z 32 lata, coś takiego. Znaczy tam no, przynajmniej Magda miała tyle mhm. mniej więcej. I ja pamiętam, że ja byłam w tym, e, w te, tym pierwszym czy drugim roku szkoły teatralnej i sobie myślałam, ja pierdolę, jakie stare... 32 Aha. lata. Tak, to życie stare. A teraz tak sobie, i teraz to się nie przekłada, właśnie, że ja mam 34 lata i sobie myślę, wiesz, 10 lat starsza dziewczyna, czyli 45, sobie myślę, młoda dupa. Tak. wiesz o co chodzi, no. jakby w ogóle. To dla się mnie. zmienia. Ale też to się zmienia, moim zdaniem, dlatego, znaczy, bo moja mama ma 70, prawie jeden lat, nie, no pół. I to jest w ogóle, wiesz, no, moja mama jest... Całkiem młoda dupa. Jest totalnie młodą mentalnie, <noise> laską, oczywiście tam, wiesz, się śmieje, że czasami <noise> zachowuje się jak dziecko <noise> i tak dalej, ale ona jest w ogóle, wiesz, no, jakby, jakbyś popatrzyła sobie na jakąś... Yy, Patrzyłam, na... przepraszam, ci wejdę słowo, no, no. wczoraj jak się <noise> przygotowywałam do naszego odcinka na jakieś zdjęcia wasze... Tylko i... powiedzieć, że <noise> kichnęłam i popuściłam. <noise> Witamy w świecie mam. W ogóle o tym się w ogóle nie mówi. Też się nie mówi, ale to dziewczyny, chodźcie do uro, fizjoterapeuty uroginekologa. Przed ciążą, w trakcie ciąży i po ciąży. O tym się w ogóle nie mówi, a to jest to jakiś total. To jest, to jest każda kobieta, powinna przynajmniej pójść na jedną, jedno ten. I to na zasadzie, jeżeli macie problemy z nietrzymaniem moczu albo jeżeli macie problemy z blizną po cesarce, em, em, nieważne czy to było dwa lata temu urodziłyście, czy dziesięć, czy, 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 czy miesiąc temu, idźcie do e, fizjoterapeuty uroginnego logicznego. I co tam ci robiła? Przed ciąży, w trakcie ciąży, bo ja w trakcie ciąży zaczęłam chodzić normalnie, mi że tak powiem, wiesz, terapa, terapia dowcipna tak zwana. Mm -hmm. e, ona, ja akurat do niej trafiłam, jak miałam okrutny ból lędźwi, byłam chyba w piątym miesiącu ciąży, nie byłam w stanie nic robić, jakby Wiem. wchodziłam do samochodu i się bałam, że już z niego nie wyjdę. Ja miałam też było otworny, ból I chodzi, miałam... Jezu, jak mi przypomniałaś teraz, to ona. No. Ja, nie, ja mam poczucie cały czas, że jestem jakaś taka wy... Że tu, tu, cały czas, że taki czas gorset masz, tam. Ja ci dam zajebisty z na miarę na starskiej Kępie Magik. W każdym razie miałam fizjoterapeutę, który przyjeżdżał do mnie do domu raz w tygodniu, płaciłam mu grube hajsy e, i on mi pomagał na takie półtorej, dwie godziny, wiesz, tej mnie i tak dalej, ale to nie było tak, że jakby, wiesz, przyjeżdżał do mnie przez dwa miesiące i w zasadzie mówię, myślę sobie, kurde, aha, czyli to już tak będzie, tak? Mm -hmm. Że to już tak będzie, potem urodzę dziecko i w ogóle już się będzie rozłożę. Ten. I trafiłam do tej fizjoterapeutki i ona mi tam, wiesz, pouciskała, bo to jest tak, wiesz, terapia, że tak powiem, palcem, tak? I ona ci rozluźnia mięśnie, dna, miednicy. Mm -hmm. No zwijałam się z bólu na, na, na tym stole, jak ona mi tam Matko, rozluźniała. Byłaś w ciąży wtedy? To byłam w ciąży. Natomiast wyszłam stamtąd i słuchaj jak ręką odjął, nie? Dwa mm -hmm. miesiące po prostu hardkorowego bólu. bólu. E, po Później. prostu się okazało, że mięśnie dnia miednicy są połączone z mięśniami jakimiś no, połączone. I nagle się okazuje, że można żyć także dziewczyny nie zwlekajcie i to jest też e, odwieczny problem. Co kupić e, ma, e, na baby shower, koleżance? Nie kupujcie kolejnych maskotek, jakichś pierdu i tak dalej. Chyba, że faktycznie tego mama potrzebuje. Natomiast złóżcie się na wizytę na przykład właśnie do takiej o, fizjo ekologicznej. W, w Warszawie wiem, że ona mnie za to zabije, ale w Warszawie najlepsza to jest Karolina Olszewska. No to teraz już się nie zapraszam. Ale też jest podobno dobra w, na temat piękna jedna dziewczyna, także polecam. Słuchaj, właśnie a propos y, baby shower, to ja jestem cały czas zwolenniczką tego, żeby jednak mother shower, nie? żeby po prostu a, no tak, jednak no. się skupiać na mamach w tym wszystkim, a nie na tym dzidziusiu. Znaczy i wiesz co, y, mi się wydaje, że po prostu ta nazwa to jest baby shower, ale tak naprawdę to wszystko jest na to jakby. Znaczy, no przynajmniej... właściwie prezenty są dla dzidziusia, nie? A ja dostałam, ale no widzisz, od Majki Pochoziewicz, no, <laughs> ma, mamy już podwójne, zresztą Majka mi zrobiła na siłę baby shower, bo ja nie chciałam. Dostałaś zaskoczona? <laughs> Więc dostałam zaskoczona, była pięć e, e, dziewczyn tylko i, i ja, ja dostałam, e, dostałam, tak, na no, prezent od Maje akurat dostałam bluzę e, taką, wiesz, ma, dla, dla, dla mamy. Dla siebie? Dla siebie. Wiesia? Hop! No, Możesz na wejść, kanapę. możesz wejść. No, wskakuj, hop! <laughs> jest cudne. Wiesz, wiesz. Słuchaj, natknęłam się na takiego bloga, jak robiłam tutaj przygotowania naszego odcinka. Słuchaj, co ja tam przeczytałam? E... Chciałabym przeczytać parę tych, tych komentarzy, bo to był tekst właśnie o tym, jak, jak mało się mówi naprawdę o tym, jakie macierzyństwo jest. I ponieważ dziewczyny mogły się wypowiadać anonimowo, Aha. to powiedziały prawdę. No. I powiem Ci, że ta prawda boli. Syn, syn ma 10 miesięcy. Decyzja, by urodzić, to była najgorsza decyzja na świecie. Żałuję. Gdybym mogła, cofnęłabym czas bez zastanowienia. Poród zniszczył moje ciało i psychikę. Czuję się wykończona. A zajmowanie się dzieckiem jest dla mnie najgorszą męczarnią. Nienawidzę tego robić. Nie cieszy mnie jego kubka z rana, zjedzony obiadek czy nowe umiejętności. I nie czuję się z tym źle. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Ciąża to jeszcze pikuść, bo wszyscy są tobą zafascynowani. A później? Później zostajesz sama z tym smrodem. Zawsze uważałam, że nie powinnam być matką, i jeżeli kto, którakolwiek kobieta tak czuje, zapewniam, że po porodzie to się nie zmieni. Nie staniesz się w magiczny sposób matką roku, kobietą kochającą wszystko, co małe i robi w Pampersa. Będzie tylko gorzej. Strasznie smutna No, strasznie smutna Strasznie smutne. Ja, no tak, tak jak Ci mówiłam, nie, nie mogę się z tym, w sensie, ja tak nie mam. Ja tak nie mam u mnie, ale u nas też było tak, że my mieliśmy ciężki start z małą, bo musieli już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale my byliśmy sześć dni w szpitalu, bo tam były jakieś komplikacje na mhm. początku. I. I po, po takich sześciu dniach, e, gdzie tam pierwsze dwa były, powiedziałabym, ciężkie, no to masz, e, wiesz, już masz... Tak bardzo wiesz, że zrobisz dla tego dzieciaka wszystko, mm. mimo że jeszcze go nie znasz za mm. dobrze, i mimo że, e, mimo, że ja też no, miałam jakby. Sam poród był spokojny, ale potem było bardzo ciężko i długo dochodziłam do siebie, więc ja byłam w stanie naprawdę ciężkim po porodzie, ale e, też byłam, działałam na jakimś autopilocie, bo e, z jednej strony się cholernie stresowałam. A z strony wiedziałam, że nie mogę dopuścić do siebie tego stresu, żeby nie stracić pokarmu, bo mi bardzo zależało na tym, żeby, żeby karmić ją natura, piersią. No bo ona musiała też dostać antybiotyk i tak dalej, więc. Więc u nas to po prostu się przejawiło w ogromną, ogromną miłość na dzień dobry i, i, i strach o, o nią. Natomiast no, wiem, że jest dużo mam, które, które nie czują tej miłości, czują, czują tę miłość dopiero po jakimś czasie. Tak. Albo... Słyszałam nawet, czekaj, kto to mówił tu u mnie. Marta, super styler, Lech... No. Maj, Maj, Jezus, Lech, Mona jest Maciejewska, Marta, I'm sorry, Majewska. Chyba Majewska. Tak to jest, jak się po ksywach jeździ całe życie, no, nie? Super no, dokładnie, styler. Dokładnie. Ale <laughs> sama ją tu przedstawiałam. Właśnie, że ona nie czuła w ogóle miłości do swojego dziecka bardzo długo, ale tak naprawdę bardzo długo. Także jak ona to I powiedziała, że, ja okay. co? I hmm. też to powiedziała na głos tutaj, wiesz, pomimo no, tego, wiesz, że ja. ktoś się może ocenić. Że, że. Ale wiesz, co jest w ogóle śmieszne, że jak na przykład ktoś tak powie, coś kontrowersyjnego, to może dostać też rykoszetem z drugiej strony właśnie, jak to ktoś przechwyci. Bo teraz wszystko jest dostępne dla ludzi. Jak coś powiesz na Instagramie, to wszyscy to wiedzą. No. Nie? Że na przykład się lansujesz na... A, tak, tak, tak. Tak, tak. E... tak, ja się ostatnio też dowiedziałam, że się właśnie lansuje na depresji. <laughs> Kurwa... Nie, no dobra, ale nie, nie skupiajmy się na ludziach, którzy. Wiesz, ja sobie zawsze myślę, jak coś takiego czytam, czy to jest człowiek, któremu ja bym chciała podać rękę na ulicy, czy to jest ktoś. Czy to kto, na pewno kto... jest ktoś cholernie nieszczęśliwy. No, I to, i to te, o tym też trzeba pamiętać. Efekt bo, no, ja w życiu nie napisałam złego komentarza o kimś w życiu. I nawet jeżeli się ja z kimś na, nie ja zgadzam. Nie, o kimś, do kogoś nie. Nie, 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 do kogoś też nie. W sensie ja po prostu, jak się z kimś nie zgadzam, jak coś mi irytuje, nie oglądam, olewam. No. Bo jakby po co? Po co? No chyba, że, znaczy, przepraszam, raz o? napisałam, raz Będzie napisałam, spowiedź. raz napisałam <grywa> pod postem pana Bosaka. O, to Ale tu chodziło? Nie, no tu chodziło akurat jakby ta decyzja, bo to była a propos właśnie aborcji i tak dalej. No to to jest coś, to absolutnie wpływa na moje życie. Tak. Więc to już nie jest, że ktoś sobie coś tam pierdzieli na temat jakiś tam, jakby po prostu ja się z tym nie zgadzam, nie ma to na mnie żadnego wpływu. Ta decyzja jakby wpłynęła na życie wszystkich Polek. E, to w są Polsce. w ogóle inne sprawy. Tak. E... Więc tu się czuję rozgrzeszona, że mu pojechałam. Zresztą miałam jakieś parędziesiąt tysięcy lajków pod tym pod komentarzem. więc... <laughs> Czyli wylansowałaś. Się. Wylansowałam się na posaku. <laughs> I na aborcji. Bo tak, na marszach też ostatnio się lansowałyśmy podobno. Nie wiem, czy byłaś? Nie, no ja nie byłam, bo ja, że nie mogłam wtedy iść, bo byłam chora i się była chora. Z mężem moim również, który poszedł wspierać. Strasznie to był smutny ten marsz, ostatni ten lejzy. Boże. Masakra. O dobra, zaraz wejdziemy. Dzisiaj jest jakiś taki dzień, nie? Jest, jest. Też to czujesz? Tak. Że Dziewczyny, sorry, ten odcinek może będzie taki trochę smutny. nie Bez listowa ale no, nie muszą wszystkie odcinki być ha, ha, hi, hi, hi. Tak, chociaż pewnie wszyscy na to liczyli, że skoro przyszła z Borowska, to ja będzie też śmiesznie. ja kurde, mam doła teraz. <gry> Nie no, bez przesady. Opowiedz jakiś kawał, nie wiem, znasz jakiś kawał może no, na rozluźnienie? No to mi stary, próbuję Jezus. cały mojego ojca namówić, żeby, żeby założył Instagrama i, I, żeby, kawały i żeby opowiadał kawały. Jeden kawał dziennie, albo nawet jeden kawał na tydzień, to by się tak sprzedało. Może ja się z twoim ojcem znam tyle lat. Pamiętasz, jak myśmy się kiedyś pozna zobaczyły, to była jakaś balanga, może nie pamiętać, bo to były inne czasy jeszcze, że my jeszcze chodziłyśmy na balangi i nawet piłyśmy alkohol tam i mm. tańczyłyśmy. Gdzie? Kiedy? Gdzieś, kiedyś było takie kino... W którym były później imprezy, gdzieś w centrum. I pamiętam, że cię zobaczyłam gdzieś w Kiblu klasycznie i, i powiedziałam ci właśnie. Kiblu Luna. Że być może to było w Lunie. A no, w Lunie była impreza. I tam właśnie ci powiedziałam, że znam Twojego tatu już wiele lat. tata mnie kiedyś uratował, mogę powiedzieć, to śmiało życie. Serio? Tak. Mm, a to niech to taki trochę niechlubny, może niech to pozostanie między mną a nim. <laughs> Byłam wtedy bardzo młoda i wracaliśmy z Lwowa bo tam robiłam takiego joba yy, jako asystent reżysera. No i przedobrzyłam z pewnymi substancjami. <kli> I wracałam z całą tą, wiesz, bandą no tak. starszych aktorów, starszych. No, tak, tak no, starszych, no starszych, aktorów. starszych, nie bójmy się tego słowa. I y, było mi bardzo niedobrze. Twój tata jednak się zdecydował jechać pociągiem i mnie przygarnął i mi całą drogę bardzo pomógł, wiesz, bo ja miałam tak po prostu, prawie tam dlałam, bo piłam ten. <kli> <kli> nie, <kli> nie ci powiem tak, nigdy nie. Pij z aktorami. No, ale to jeszcze w elwowie, wiesz, co oni tam piją? To mhm. była jakaś masakra. Ale przynajmniej mam fajne wspomnienie, było mi wtedy, wtedy myślałam, że umrę, a dzisiaj się śmieje i, i twojemu tacie zawsze dziękowałam. Spędziliśmy cudowne, długie godziny w pociągu, jak już trochę odzyskałam świadomość i przestało mi być nie zadzwonię do niego, aż do niego zadzwonię. Ucałuję go serdecznie, ucałego go bardzo. A tak jak pyta zawsze mówi, bardzo, bardzo. Bardzo, Dzień bardzo. dobry, bardzo. Dobra, no to co, pośmiałyśmy się, posmuciłyśmy się, kawału nie U. będzie, także U. wieśka. Nie, bo tam jakiś pan przechodził i się cofnął, żeby sprawdzić, czy to na pewno wiesia w tym studiu. <laughs> Takich rzeczy to jeszcze nie było. Słuchaj, a wiem, co bym jeszcze chciała, żebyś powiedziała. To, yes. co ja się mm, ja się to natknęłam na to wczoraj, bo właśnie jak cię y, przeszukiwałam o tobie internety, e, że e, bardzo mi się podobało to, co zrobiłaś e, w dzień dobry TVN. E, o, tak, to e, dobrze, tak żeby to żebyśmy ważne, też o tym powiedziały. Tak. Bo może ktoś tego nie oglądał, a chce, tak. żeby to wybrzmiało, bo powiem ci, że ja o tym też słyszałam, ale to jest tak ważne, że to po prostu musi tutaj paść. W moim razie. Jeszcze raz. D-MER. D-M-E-E-R. -e to jest, słuchajcie, coś, z czym ja się zmagam do dzisiaj, niestety. Naprawdę? Tak. E no widzisz. A ile ma już Trzy i 3,5 miesiąca. E to jest coś, co zostało wykryte w 2007 roku, więc jest to. E no dość nowe, że tak powiem, odkrycie, a chodzi o to, to, się, bo to jest skrót, to jest Dysphoric, Milk, coś tam. Chodzi o pierwsze parę, naście sekund, parę minut przy karmieniu piersią. Jak się zaczyna, jak, 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 to, jak to mleko zaczyna płynąć, to pierwsze parę minut może być po prostu cholernie ciężkie dla, dla mamy karmiącej, bo Zatrzymuje się chyba. Mm, już, trzeba to sprawdzić, słuchajcie, musicie, bo ja sobie to oczywiście czytałam, ale zgooglujcie sobie temat, to chodzi o dopaminę w mózgu, e, i, że się zatrzymuje i dopływ do mózgu. I ma się wszystkie objawy depresji. No w właśnie, chodzi o ten piersią. stan, że tak. to nie jest wcale super miłe. Tak, że to, bo to nawet nie chodzi tylko o gwałtowny spadek nastroju, ale tak? taki hardkorowy. hardkorowy. I to masz do dzisiaj? Ja to mam do dzisiaj. Ale nie przy każdym karmieniu? Przy każdym karmieniu, nawet przy odciąganiu. I tylko, że już w momencie, bo ja to w ogóle odkryłam w, mm, dość szybko. Bo y, czytam taką książkę y, Kar Karmienie piersią wydawnictwa Natuli. W ogóle bardzo polecam to wydawnictwo, robi genialne książki y, dla, dla mam. Y, 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 I czytam sobie tę książkę. I tam był Maciupeńki jeden rozdział o tym, właśnie coś nazywa Dimmer. I ja to przeczytałam i po prostu miałam takie, o matko, jak dobrze, że to przeczytałam, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Wszyscy mówili o tym, że okej, okay, no wiadomo, karmienie piersią może być bardzo bolesne ze względu na, mm -hmm. na poharatane y, brodawki i tak dalej. Y, pyta, czy tam dziecko się potrafi przystać, czy nie, wędzidełko, nie wędzidełko podcięte. Natomiast. Y, dla mnie to była psychiczna, po prostu męka, ja nie wiedziałam, co się dzieje. Nie wiedziałam, wszyscy mówili, że tutaj, że to oksytocyna, że więź z dzieckiem i tak dalej. A dla mnie te pierwsze parę minut karmienia to był kosmos. Jest. E, jest, tak. Ale teraz już mam świadomość. Ale teraz już mam świadomość, tak. I, tam też jest napisane, i tam też jest napisane, że jakby nie można z tym nic zrobić, że, ale że sama świadomość tego, że to nie jesteś ty, tylko że to jest twój, to jest chemiczna Ten, reakcja m -m. mózgu, która nie ma nic wspólnego z twoim, z twoim byciem sp... dobrą tak, mamą na przykład. Tak. Tak, tak, a, a wiesz, to są, to są takie sytuacje, że kobiety potrafią się okaleczać i robić sobie krzywdę w trakcie. Dziecku zazwyczaj się nic nie dzieje, tylko kobieta sama sobie robi krzywdę w trakcie, bo to jest tak gigantyczny spadek nastroju. U mnie to się objawia tym, że po prostu mam takiego doła, który trwa dwie minuty. Ale czy jak to jest w ogóle, że ty mimo wszystko karmisz? Idę... No bo to po dwóch minutach mija i po No, ale, ale jest to i okay. tak jest ogromna siła, że karmisz. Jest, ale ja zazwyczaj się już, już wiedzia, wiem, że to mam, bo to czasem mija po Tygodniach, po paru miesiącach, a czasami to się ma po cały, cały etap kamienia. Także ja wiem, że po prostu ja się muszę wtedy rozpraszać. I więc gadam, y, zaczynam sobie oglądać coś, żeby po prostu nie być w tym momencie z dzieckiem, nie? W sensie, że patrzę się na dziecko, bo jakby zapadam się wtedy sama w siebie. Natomiast po tych dwóch minutach już jest okej, okay. jakby spoko, no. y, A to jest, no myślę, że mi to, dla mnie to było kamień serca i też o tym mówiłam u siebie na Instagramie i też mnóstwo dziewczyn do mnie mówiło, że ona właśnie nie wiedziała o co chodziło, że ona się zalewa, zalewa. Przestawały łzami przy karmieniu przez te, yy, i dlatego na przykład przestawały karmić. No właśnie, jak? no właśnie, a jeszcze w połogu to w ogóle jest po, jakby no. pewnie podwójne nasilenie no. tego, że teraz już jest pewnie ci łatwiej trochę, pomimo tego. Mi się wydaje, że wiesz, co, że ja tego przez pierwsze chyba dwa tygodnie nie miałam, ale wtedy w porównaniu do mnie nie była na adren... Nie tego, nie to jest adrenalina, tej... wiesz, tu dziecko, coś, mogłam na to po prostu nie zwrócić uwagi, a potem jak już mm -hmm. osiadły te emocje i tak dalej, i nagle po prostu masz takie, wow, what the fuck. Niesamowite to jest, no, mate. Niesamowite ci. to jest, niesamowite. Widzisz, też się tak mało o tym mówi. Co ja miałam takie... Już jesteśmy w tej prawdzie. Wiem, dlaczego ten odcinek jest taki. Bo, bo po prostu mówimy prawdę. Mm. Prawda jest trudna i niewygodna, nie? Więc hi, 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 ha, 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 ale jednak. No mówimy o rzeczach, które są bardzo ważne i bardzo trudne. Absolutnie prawdziwe, Niewygodne. Niewygodne. No, ja miałam słuchać trzy cesarki. I na przykład pierwsza moja cesarka to było ratowanie życia mojej córki i mojego. Nie, nie zapomnę tego porodu. Znaczy żadnego nie zapomnę, ale to to był naprawdę hardcore. Jakby wtedy poczułam, jak moje życie się, zmie jak moje życie się właśnie Hej, zmienia. Hej, Justyna, to nie był poród, to były wydobyciny. wydobyciny. Tak, a, ale a przepraszam bardzo, te wydobyciny trwały 10 godzin i nie miałam masz. już 10 centymetrów rozwarcia, parte, jakby już wszystko było na dobrej drodze i tak dalej. Nie, to a ja było oczywiście Ja nie? chciałam, nie, kurde, wiem, no bo... <grym> nie, ale tak mówię bardziej tym <grym> nie, no, ludziom, tak. które są dziewczyny, nie, jakby to dziewczyny, poród. to poród, poród, to poród a jak ktoś wam powie, że nie, nie rodziłeś się tylko mieliście wydobyciny, to mówicie, żeby <grym> wydobył sobie mózg na wierzch może. Tak. Z czeluści czarnej. Nie, no to kosmos, to miałaś... Ko nie, no miałam no. hardcore, y, taki, że naprawdę się bałam pierwsza studia wtedy o życie mojego dziecka, nie mając go jeszcze, ale tak, wiesz, to były minuty, y, a strasznie chciałam naturalnie urodzić. Aha. strasznie, miałam takie po prostu ciśnienie, żeby urodzić naturalnie co się mogło skończyć niebezpiecznie a też wynikało to z tego, że całą ciążę chciałam rodzić naturalnie później się okazało, że moje dziecko się nie odwróciło okay. i nie ma szans, żeby się odwróciło okay. po czym poszłam do teatru na komedię śmiałam się przez półtorej godziny i wyobraź sobie, że to dziecko się odwróciło co ty gadasz? ja myślałam, że ja rodzę, pojechałam do szpitala nie było mojego lekarza, był inny i mówi ułożenie główkowe prawidłowe. Ja mówię nie, nie, panie doktorze. To jest ułożenie jak to się mi pośladkowe. Ja tu mam już termin wpisany na cesarkę, bo jak się okazało, że będę miała cesarkę, to oczywiście płakałam przez tydzień. No tak, 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 tak. Wszystkie moje koleżanki zaczęły mnie pocieszać i wspierać, że pójdziesz, urodzi się to dziecko, wszystko będzie bezpiecznie, więc sobie już wkręciłam, że to będzie dla mnie dobre ta cesarka. Okej, okay, dobra. I jak sobie już pogodziłam się z tym faktem, tak. że ta cesarka będzie dla mnie dobra, to, to nagle... się okazało, że mi się dziecko obróciło. To jest cała moja córka, to jest Franciszka. I po prostu miała, być miała się nazywać Aniela, miała mieć na imię On też myślałam. O i ma na drugie Aniela, ale to jest Franciszka, bo ja powiedziałam, to nie że żadna Aniela, w ogóle to jest jakieś nieporozumienie, proszę <laughs> Państwa, zmieniamy to imię szybko. No i słuchaj, i wtedy kiedy już się pogodziłam z tym, że to będzie cesarka, to jak się dowiedziałam, że to będzie jednak naturalne, to oczywiście się zalała mozami no tak. i w ogóle dramat życia, no. że jednak naturalnie. No ale potem, dobra, minęło już trochę, musiałam mieć ten poród wywoływany, no. bo ona przestała rosnąć, była malutka. Bo miałam ciśnienie za wysokie, wciąż miałam nadciśnienie. To było też straszne, bo mi głowa bolała przez trzy miesiące później. Miałam bardzo wysokie ciśnienie, długo. Takie tutaj te właśnie uroki macierzyństwa. Ta. I skończyło się, jak już rodziłam naturalnie, bo się z tym pogodziłam, to po dziesięciu godzinach skończyło się cesarką. Taką, wiesz, ratującą życie. Pamiętam, że położne mi wbijały antybiotyki. Jedna mm. trzymała windę, druga mnie wrzucała na wózek, bo już byłam tak znieczuła, że nie mogłam iść. Wepchnęły mnie tam do tej windy. Nie, siedziałam tak szybko, że straciłam przytomność. I widziałam dziecko dopiero następnego dnia. Wow. Więc przywitanie się moje z macierzyństwem było też lekko hardkorowe. Oczywiście, jako w pani perfekt wtedy, 28-letnia dziewczyna, jak wróciłam do domu, a nie było mnie tam raptem 5 dni chyba, to stwierdziłam, że muszę wszystko posprzątać, bo przecież to jest jakiś koszmar, Aha, co tak. tu się wydarza. No, tak. I zaczęłam prać, sprzątać, bo byłam, wiesz, na tej adrenalinie. Rozwaliłam sobie brzuch, Aaaa! tą całą bliznę, więc miałam tam jakieś dreny, sączki i tak dalej. Jakby przerabiałam to wszystko. Drugą cesarkę miałam dwa lata później i już mi lekarz nie pozwolił rodzić naturalnie, ponieważ znowu miałam wysokie ciśnienie, znowu okay. dziecko nie rosło i znowu byłoby to samo pewnie. Że ono by się po prostu nie dało rady urodzić. Bo jeszcze miałam to, że mi położny mówił, że... Nie można z głowy przeć, nie? Tylko tu. Tak. Bo, bo popękają ci oczy i w ogóle. A mnie tak bolała głowa, bo ja miałam tak wysokie ciśnienie podczas tego porodu, że byłam głównie skupiona na tym, że mnie ta głowa boli. Mm -hmm. No, no i tak. No A trzeci właśnie... też, też. też. trzeci miałam cesarkę. Ale już... nie. Czy też miałeś taką samą sytuację, że też nie. miałeś wysokie ciśnienie? Nie. A. Tak. Poczekaj. Miałam, ale nie na tyle. Już miałam dzienniczek ciśnienia, bo już sobie przypomniałam teraz, co to było. Mierzyłam trzy razy dziennie. Ale nie było na tyle wysokie, żeby to było już niebezpieczne okay. dla mnie. A już wiesz, byłam starsza. Okay. Starsza pani, po 40. Znaczy 40 miałam dlatego jak rodziłam Henka. Okay. E, natomiast już trzecią, już drugą miałam cesarkę, już, bo się nie zgodzili, żebym rodziła naturalnie. I pamiętam już to bardzo lajtowo i fajnie ze Stefanką, a z Heniem e, już się nie zgodzili, bo już macica za słaba i tam szyta. Mogłam próbować, ale lekarza mam takiego, który nie chciał mi robić też takich rzeczy żebym próbowała, a potem żeby się działo to, co za pierwszym razem, bo no, tam nie było już tętna w ogóle, wiesz? To już masakra. masakra. Natomiast um, trzecie dziecko rodziłam właśnie w COVID-zie, dwa tygodnie po ogłoszeniu pandemii, gdzie jeszcze miałam przekonanie, że jak wyjdę ze szpitala, to będę zarażona i w ogóle zjemnie zombie, jak wyjdę na ulicę. bo nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, co jest ten COVID, nie, nie? To było jakieś. Nakupowałam pieluch mleka, bo przy pierwszych dzieciach miałam totalne problemy z karmieniem. No więc sobie pomyślałam, wiesz, jak nie będzie sklepów, w no tak, jakimś no tak, ogromnym stresie. No, tak. no i taka jest prawda, no ale jestem mamą trójki, jestem szczęśliwa. Gdzieś tam te traumy pewnie są, powiem Ci, że to trzeba też, kurczę, te porody powinny być w ogóle jakoś przepracowywane, myślę sobie, na terapiach. Że to powinno się to po prostu przede wszystkim. Jak już nie na terapii, nawet to po prostu nawet tak jak my dzisiaj siedzimy. Usiąść z kimś i pogadać. I po prostu no. wyrzucić to z siebie, tak, nie te uczucia. Popłakać, tak, pogadać, wy, 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 no. wy, wy wyrzucać. A poza tym jest coś takiego, co też jest, bo jakby terapia jest super, ale wiadomo, nie każdy ma pieniądze na terapię. Tak. Jest coś takiego jak grupy wsparcia. I one są, z tego co ja wiem, one są darmowe. Wiem, że na pewno w Warszawie są takie grupy wsparcia i tu się po prostu spotykają dziewczyny, matki, młode matki i to wiem, że tam się zawiązują super przyjaźnie. Moja, moja bardzo dobra koleżanka, aktorka. Właśnie do takiej grupy wsparcia chodziła i wiem, że ona się tam odnalazła super, i było to i po prostu zbawieniem to było dla niej po prostu. Na pewno można wyszukać wyszuka grupa wyszuka wsparcia tak, żeby dla mam. Można szukać, dokładnie szukać, gadać, bo to jest bardzo potrzebne. Bardzo. Nie wstydzić się. Tak, nie wstydzić. I nie wstydzić się prosić o pomoc. E, e, no tak, tak, tak. Trzeba, e, trzeba odczarowywać te, 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 te macierzyństwa. Znaczy macierzyństwo. Trzeba po prostu mówić o tym wszystkim. Żeby nie było tych tematów tabu. To jest, to jest cholernie ważne. No, jest a jest ich bardzo dużo. Muszę sobie jakąś taką listę tematów tabu związanych z macierzyństwem sporządzić. Tak. Bardzo dużo już ich tutaj poruszyłam w mm. tym podcaście. Powiem ci, że to jest też dla mnie taka forma terapii, nie? Że ja no to pewnie. wszystko przegaduję, ale no jeszcze jak dostaję później tyle wiadomości od dziewczyn, dziewczyny w ogóle... Muszę Wam się podziękować, że, że słuchacie, i że tak po prostu. Bo dzisiaj taki, taki jest też dzień tutaj mówienia tej prawdy, i ten listopad, i ten taki nostalgiczny nam się zrobił odcinek. Jakiś taki kompletnie Zosiałam inny odcinek z Tobą niż tak? w ogóle do tej pory, no. Ale cieszę się z niego, naprawdę. Ja też pamiętam, że jak y, zadałam pytanie, jak byłam w połogu, co pomogło Wam w połogu, dziewczyny, to pamiętam, że, że ktoś mi napisał słuchanie Twoich podcastów. O! Dziękuję. No. Także myślę, że robisz dobrą tu robotę. A dzisiaj zrobiłeś ją razem. Bardzo mi miło. Bardzo ci bardzo dziękuję. <laughs> dziękuję Ci, że mówisz prawdę. Zostawiamy to, to tak, zobaczymy, co się wydarzy. Czy ktoś sobie z tego później coś zrobi? Na Bank, no ale trudno. No warto, warto, akurat w tych tematach warto. Warto, nie? Tak, oczywiście, że tak. Dobra. Dziękuję dziewczyny, że słuchajcie, Zosiu, dziękuję za Dzięki. przybycie. Wieśka. Putek. Dzięki, dzięki, że byłaś. <laughs> A, i chciałam właśnie dzisiaj powiedzieć, że też mówiłam ci to przed nagraniem, że dzisiaj mija pięć lat, y, od kiedy adoptowałam. Jak to się mówi? Adoptciny. Y, mam adopciny piątą rocznicę mojej suczki Weny i chciałam to właśnie uczcić tutaj z Wieśką. Dobrze, A. że jesteś. Y, kundelki są super. Całusy. Pa. pa. Partnerem odcinka była marka Waterwipes. Producent chusteczek o najczystszym składzie, bezpiecznych nawet dla najbardziej wrażliwej skóry niemowląt i noworodków.